Dzień dobry! Zostałem poproszony o krótką wypowiedź na temat polityki. Brzmi to bardzo groźnie, brzmi to być może interesująco. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat polityki z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej, albo może pisma świętego. Pytanie brzmi: jak mamy podchodzić do zagadnień politycznych? Jak mamy się angażować? Jak mamy się wypowiadać? Jak nie mamy się wypowiadać na ten temat? Prawdopodobnie zauważyliście, że ja sam osobiście niewiele na temat polityki w przestrzeni publicznej mówię. Powód jest bardzo jasny. Przede wszystkim Bóg powołał mnie do tego, by czuwać nad Kościołem Zielonoświątkowym, nad Kościołem Pana Jezusa Chrystusa, a więc zajmuję się Przede wszystkim i nade wszystko sercami, duszami człowieka, naszą relacją z Bogiem i tym, czym Kościół żyje. Natomiast nie powołał mnie Bóg do bycia politykiem, zajmowania się polityką. Jest też inny powód, dla którego nie jestem skłonny zajmować się mocno polityką. Mianowicie polityka wzbudza skrajne emocje. Emocje są bardzo silne, nasze wypowiedzi są nacechowane... Dużą emocjonalnością, dużą siłą przekonywania. Za tymi skrajnymi emocjami oczywiście kryją się również i skrajne poglądy polityczne. No więc w naszej przestrzeni publicznej spotykamy się z tym zjawiskiem. Ono jest trudne, ono jest niełatwe i w związku z tym także i ja, nie chcąc uczestniczyć w pewnego typu dyskursie politycznym. Nie wypowiadam się na ten temat publicznie. Moja wypowiedź na temat polityki to najwyżej grono przyjaciół albo urna wyborcza. I tam mam bardzo jasno skrystalizowane poglądy na temat polityki, natomiast jako przywódca, zwierzchnik Kościoła, na ten temat się nie wypowiadam. Co oznacza polityka? Polityka oznacza, że zajmujemy się sprawami, Wynikającymi z naszego życia społecznego. Słowo polityka pochodzi od greckiego słowa polis, miasto. Stąd zarządzanie miastem czy sprawy miasta są dla nas istotne. Dwa fragmenty Słowa Bożego, które chciałbym w związku z tym przytoczyć, żebyśmy dobrze zrozumieli, na czym polega też polityka w życiu chrześcijanina. I jakie jest jej miejsce, bo jest miejsce na politykę. Pierwszy fragment to jest list do Hebrajczyków, 13 rozdział 14 wiersz, gdzie jest powiedziane: Nie mamy tu miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. Miasto, polis, polityka zajmowanie się miastem. Nie mamy tu miasta trwałego. Więc nasza działalność polityczna, nasza aktywność polityczna jest drugorzędna w stosunku do tego przyszłego miasta, do którego powołał nas Bóg i w którym chce nas widzieć. Więc z tego powodu Kościół przede wszystkim zajmuje się nie miastem tym tutaj, nie polityką tą tutaj, ale miastem tym przyszłym, na które oczekujemy. I w którym będziemy mieli możliwość żyć w jedynym słusznym systemie, gdzie królem królów i panem panów będzie pan Jezus Chrystus. I jeszcze jeden fragment, który chciałbym przytoczyć. Też list do Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz 10. Jest tam mowa o Abrahamie, który był pielgrzymem, wędrowcą, wyszedł z Urchaldejskiego i potem szukał miejsca, gdzie miałby się osiedlić. I Autor listu do Hebrajczyków komentuje jego wędrówkę i jego życie w taki sposób: Abraham oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. A więc znowu jest mowa o tym przyszłym mieście o mieście, które ma trwałe, niezniszczalne fundamenty. Tego miasta nie budujemy tutaj. Polityka, a więc sprawy dotyczące miejsca naszego życia, naszego zamieszkania na Ziemi, to nie jest coś trwałego, to nie jest coś wiecznego, to nie jest coś, co zbudował sam Bóg, bo Bóg buduje swoje miasto nie na tej Ziemi, miasto przyszłe. My budujemy to miasto tutaj na tej Ziemi nietrwałe miasto, przemijające. Również nie najważniejsze, chociaż powiedzmy to sobie szczerze, wpływa to bardzo mocno na nasze życie, na naszą jakość życia tutaj na tej Ziemi. A więc Słowo Boże powiada, żebyśmy um, pamiętali o tym mieście, które jest w przyszłości. Ale wracając do polityki, wracając do naszych spraw tutaj na Ziemi, kilka uwag. Może nawet niespójnych, ale kilka uwag, które wynikają z mojego spostrzegania rzeczywistości. Po pierwsze, chciałbym wszystkich chrześcijan prosić, abyście nigdy, nigdy, nigdy nie teologizowali waszych poglądów na temat polityki. To, jak wygląda polityka tutaj na Ziemi, nie ma. Nic wspólnego z naszą teologią. I oczywiście nasze poglądy teologiczne mogą mieć jakiś wpływ na nasze wybory, na nasz sposób postępowania. To jest prawda. Natomiast bałbym się mówić o tym, że jakaś opcja polityczna to jest opcja, w której Pan Bóg ma stuprocentowe udziały. Że to jest opcja, którą Pan Bóg prowadzi. W przeciwieństwie do tamtych, których diabeł prowadzi, bo takie poglądy bardzo często zauważamy i niestety tego doświadczamy. Innymi słowy, nie mamy prawa mówić, że jedna partia albo jeden sojusz, jedna koalicja jest od Boga, że oni mają rację, że są przez Boga błogosławieni, a inni są wcielonymi diabłami. Nie mają Bożego błogosławieństwa i tak naprawdę chcą zniszczyć wszystko to, co dobre, Boże i święte. Powiedzmy to sobie wprost: nie ma polityki, albo występuje ona bardzo rzadko, żeby jej mandat pochodził z duchowego nadania samego Boga. Nie ma też absolutnej boskiej doskonałości w jakiejkolwiek polityce. I tutaj chrześcijan przestrzegam. Nie bronicie waszych poglądów teologicznych tak, jak bronicie prawd wiary. Bo jeżeli tak postępujecie, to jest to olbrzymie nadużycie i jest to niestety błąd popełniany przez wielu chrześcijan. Pokazując pewien obraz, chciałbym powiedzieć, że w dużym uproszczeniu, oczywiście, w Ameryce każdy ewangelicznie wierzący chrześcijanin musi być republikaninem i mówi wprost demokraci nie mają nic wspólnego z bogiem z bogiem mamy wiele do czynienia my republikanie republikanie bronią boga bronią biblii bronią tego co święte co pożyteczne co miłe demokraci działają przeciw bogu przeciw biblii nigdy nie mają racji i tak dalej i tak się sprawy nie mają Łatwo jest w takiej sytuacji o bardzo głębokie nadużycia, łatwo jest w takiej sytuacji o bardzo głębokie uproszczenia. Uważajcie. Pan Bóg nie zapisał się do żadnej partii. Pan Bóg nie jest wyborcą żadnej partii. I żadna partia. Nie ma prawa powoływać się na autorytet boski, ma prawo jedynie w granicach racjonalności postępować, by dążyć do tego, to, co jest najlepsze dla społeczeństwa. A więc zalecam głęboką ostrożność. Kiedy mówicie o polityce, nie mówcie e, o prawdach wiary, o ideologii, ale raczej mówcie o tym, takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Możecie potem przytaczać pewne fakty, ale nie mieszajcie w to Pana Boga. Pan Bóg nie da się zapisać do żadnej partii i do żadnej opcji politycznej. Yy, a co z iście diabelskim sposobem sprawowania władzy? Zapytacie. Czy w takim razie jest możliwe, że ktoś, kto sprawuje władzę, sprawuje ją w sposób absolutnie niedopuszczalny, karygodny, powiedziałbym wręcz demoniczny? Oczywiście, że tak. I niestety historia ludzkości jest raczej przepełniona takimi przykładami, że rządzący władcy sprawują te władze w sposób absolutnie zły, nieetyczny, niemoralny, yy, źle postępując z ludźmi, yy, nie wspominając już o takich ludziach jak Stalin czy Hitler, którzy przez swoją władzę doprowadzili do śmierci milionów ludzi. Oczywiście, że takie sytuacje bywają. Natomiast mówiąc o krajach demokratycznych, chciałbym powiedzieć, że najczęściej polityka w wydaniu każdej partii jest konglomeratem dobra i zła. A więc są pewne rzeczy dobre, właściwe, godne polecenia, godne akceptacji, ale jednocześnie są rzeczy. Co do których chrześcijanom trudno się zgodzić, i wydawałoby się, że, że trudne są do zaakceptowania. Nie znajdziecie kogoś, kto wnosi wyłącznie dobro albo wyłącznie zło. Ja osobiście przestrzegam chrześcijan przed dążeniem do sojuszu władzy i tronu, władzy i, i kościoła, tronu i ołtarza. Tak często nazywamy ten właśnie sojusz. Dla kościoła sojusz władzy i duchowych rzeczy, tronu i ołtarza, jak to się popularnie mówi, przeważnie długofalowo bardzo źle się kończy. Więc nie liczcie na to, że to miasto, nasze miasto tu na ziemi, nasza polityka na tej ziemi będzie rzeczywiście. Klarownym, bezpośrednim odzwierciedleniem Bożego Królestwa. W to nie wierzę. Co zatem można powiedzieć ludziom, gdy władza od Boga zaczyna szkodzić? Bo jeśli kojarzymy daną władzę z Królestwem Bożym i nalegamy usilnie, że to jest władza postanowiona od Boga, to co, kiedy władza zaczyna źle postępować? Czy to znaczy, że to Pan Bóg szkodzi tym ludziom? Że Bożym celem, że Bożym zamiarem jest Szkodzenie tym ludziom? W żadnym wypadku. Oczywiście, jeśli człowiek jest posłuszny, może być posłusznym Bogu y, także i w sferze polityki, ale bardzo często y, imię Boga jest nadużywane w polityce, czy poglądy chrześcijańskie są nadużywane w polityce, żeby uzyskać określony cel. Jak więc modelować naszą postawę? Wobec polityków, wobec rządzących. Przede wszystkim zachowajmy duchowy dystans. Zachowajmy postawę duchowej autonomii. My, to my, szukający Boga, szukający duchowości, to jest nasza sfera, a rządzenie jest jakby zupełnie inną sferą. Zachowajmy swoją autonomię tutaj. Oddzielmy się od stronnictwa politycznego. Macie, mamy prawo. Oceniać nasze władze poprzez decyzje i czyny. Nie poprzez poglądy, czy są chrześcijańskie, czy nie, ale oceniajmy rządzących poprzez ich decyzje i czyny. Więc możemy powiedzieć, ta decyzja nie podoba mi się i wtedy możemy powiedzieć, dlaczego. Dlaczego te czyny są nie do zaakceptowania. Ale nie usprawiedliwiajmy pewnych rzeczy tylko dlatego, że decyzje zostały podjęte przez chrześcijan. Albo nie potępiajmy yy, pewnych spraw podejmowanych przez polityków tylko dlatego, że decyzje zostały podjęte przez niechrześcijańskich polityków. Gdy władza postępuje źle, mówcie o tym. I nie tłumaczcie ich tym, że w dziesiątkach spraw postępują dobrze. Czyny mogą być oceniane, mogą być osądzane. Przestrzegam też przed tym, żebyśmy gdy wybieramy jakąś opcję polityczną a jej decyzje tej opcji politycznej nam się podobają żebyśmy nie przymykali oka na ich złe decyzje na ich błędne decyzje na ich zło czasem nie przymykajmy oka na to tylko dlatego że to są nasi yy, nasi ludzie raczej oceniajmy polityków bardzo racjonalnie jeśli coś jest nieetyczne, nie mamy prawa na to przymykać oka. Mamy w Polsce, nawet na dzień dzisiejszy, cały zestaw spraw, w których powinniśmy zająć stanowisko bardzo jednoznaczne. Dla przykładu, powinniśmy się wstawiać za ludźmi, którzy są uchodźcami już na polskiej ziemi, aby byli dobrze traktowani. Nie ma żadnego usprawiedliwienia jeśli kogokolwiek źle traktujemy i wiąże się to z tym dramatem ludzi. I ja rozumiem sytuację, ja rozumiem kwestie międzynarodowe i problemy i grę polityczną międzynarodową. Nie ma usprawiedliwienia jednak, żeby kogokolwiek źle traktować na polskiej ziemi. Dążmy do tego i modlmy się, żeby każdy uchodźca, legalny czy nielegalny, mógł się zagrzać, mógł dostać jeść. A potem, żeby podjęto racjonalną decyzję, co z nim dalej zrobić. Czy pozwolić mu zostać, czy kazać mu wrócić. Na koniec, jeszcze parę uwag, więc, jak widzicie, to nie jest spójny wykład na temat pewnej koncepcji politycznej, ale raczej parę dobrych porad. Można mówić o polityce, ale bez nienawiści i bez gorących głów. Przestrzegam. Jeśli masz gorącą głowę i zaczynasz mówić o polityce, przestań. Nie przystoi to chrześcijaninowi. Ocena musi być racjonalna. Można się angażować w politykę, ale bez angażowania w to samego Pana Boga. Więc jeśli jesteś przeciwko komuś, to nie mów, że tak ci mówi Pan Bóg, że tak jest po chrześcijańsku, że tak jest po Bożemu. Nie angażuj Pana Boga w politykę tego miasta, tutaj na ziemi. On się zaangażuje w politykę tego miasta tam w niebie. Nasz język. I działania zawsze muszą być wyważone, przyjazne, merytoryczne i pełne szacunku, aby, tak jak mówi Słowo Boże, imieniu Bożemu nie bluźniono. Więc wypowiadamy się w sposób, który będzie się podobał Bogu, a nie w sposób, który ma udowodnić komukolwiek nasze racje. I, i zmierzając do końca, chcę powiedzieć, że w polityce fundamentalną, najważniejszą zasadą, jaką i politycy, i ludzie zaangażowani w życie polityczne, a więc wszyscy obywatele, ma mamy się kierować zasadą miłości do bliźniego. I tutaj musimy być bezkompromisowi. Miłość bliźniego każe nam uwzględniać sprawiedliwość społeczną, wolność, równe prawa dla wszystkich obywateli. Miłość do bliźniego to nam nakaz nakazuje. I już odpowiadam na pytanie, czy można walczyć o dobro. Ludzi wbrew władzy, przeciwstawiać się władzy, tak jak to na przykład było w przypadku Martina Luthera Kinga. Moim zdaniem tak. Może nawet mamy obowiązek taki. Choć pamiętajmy, że nasze zwycięstwo w polityce tego miasta, tutaj na Ziemi, nie da nam dostępu do miasta wiecznego, do życia wiecznego. A cieniem nad politykowaniem nad aktywnością polityczną niech zawsze będzie stwierdzenie, które wcześniej przytoczyłem: Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Więc my, jako Kościół, przede wszystkim chcemy każdego człowieka uczynić obywatelem nieba, tego przyszłego miasta, które buduje nam Bóg. A tutaj, na tej ziemi, w tym mieście Polis, w tej polityce, chcemy, Postępować według nakazu Pańskiego i kierować się zawsze miłością bliźniego. Życzę Wam dużo spokoju, wszystkiego najlepszego i niech nam, na tej Ziemi nawet, żyje się jak najpiękniej. Pozdrawiam.